Tak, ja daję kawałek przeglądarki, nie muszę mówić co. Z tym, że no będę starał się, żeby te litery były faktycznie większe i żeby tutaj walczyć z tymi elementami. Czyli tak, do czego ja tutaj się odnoszę? Wy jako programiści wiecie, że jeżeli coś jest napisane w pętli, to coś jest napisane w pętli, czyli od jakiejś wartości do jakiejś wartości jest rzecz wykonywana. I teraz tak, funkcje, to wymaga wyczucia, żeby wiedzieć, która funkcja jest z przewijarką, czyli ma napisaną pętlę, a która nie ma napisanej pętli. Na czym to polega? Jeszcze raz pokażę. Jeżeli, i to jest mój sztandarowy przykład, jeżeli ja mam prawda i piszę małymi literami prawda i piszę małymi literami fałsz, i prawda, to ja mogę wiedzieć, że mam funkcję, na pewno mam funkcję, w której nie ma żadnej przewijarki i to jest funkcja nie, negacja. Tak to sobie zrobię. Jeżeli ja tutaj napiszę nie, wiadomo, że bez przewijarki napiszę nie i będę chciał cztery elementy wywołać, to on mi to rozleje na cztery komórki, bo tu nie ma żadnej przewijarki. Jeżeli napiszę koniunkcja i wybiorę te cztery elementy, no to wiadomo jest, że ta funkcja ma wbudowaną pętlę, która przegląda te cztery elementy i jeżeli trafi na jeden fałszywy, to powie fałsz. Jeżeli nie trafi na żaden fałszywy, to powie prawda. Czyli trafi na wszystkie prawdziwe, to powie prawda. Ta funkcja ma przewijarkę i się nie rozleje, absolutnie się nie rozleje. Funkcja o nazwie alternatywa robi też to samo. Ma przewijarkę i się nic nie rozleje. Proszę zauważyć, że jeżeli ja bym użył funkcji suma, to ona też będzie miała przewijarkę i się nic nie rozleje, jeżeli ja powiem te cztery wielkości. Oczywiście ktoś się zdziwi, że zaraz zobaczy zero, no ale suma dodaje tylko wartości typu pierwszego. Jest ślepa na typ drugi i typ czwarty też jest ślepa. Jeżeli ja chciałbym, żeby funkcja suma zadziałała, to muszę powiedzieć, że tu mam mieć wartości typu pierwszego. I teraz mi powie 3. I to jest funkcja z wbudowaną przewijarką. Funkcja, która ma dwie przewijarki, to jest suma iloczynów. Suma iloczynów. Proszę zauważyć, że jeżeli ja użyję funkcji suma iloczynów, no i tak rozszerzę okna, i tutaj dam jeden iloczyn do sumy, pomnożę razy drugi iloczyn do sumy. Akurat mi wyszło 0. Niech ja tutaj to zrobię ciaśniej, ciaśniej. Tu może sobie ściaśnię ekran. Jeszcze bym go pomniejszył, ale tu chciałbym, żeby ta suma iloczynów też mi zadziałała. Zobaczmy, jak ona wyglądała. G8, no tutaj tablicowo mi się pojawiło. Ach, tu jest przeczenie. Mogłabym tu G8 trochę inaczej rozpisać. Proszę zauważyć, że moje wyczucie powinno prowadzić tak. Jeżeli ja bym zbudował funkcję suma iloczynów oto w taki sposób, żebym najpierw powiedział systemowi, policz mi, policz mi najpierw iloczyny, a potem podsumuj, to funkcja suma iloczynów w moim pojęciu ma wbudowane dwie przewijarki. Jedna przewijarka to najpierw robi iloczyny, a drugie przewinięcie zrobi mi sumę. Czy tak to działa? Proszę zauważyć, że w pierwszym przewinięciu najpierw jest iloczyn niebieskiego razy czerwony. Tu jest prawda, tu jest, nie, tu jest jedynka, tu jest zero, prawda razy fałsz zero, fałsz razy prawda
0 prawda razy prawda druga jedynka razem 2. Jeżeli dodam te iloczyny, to w sumie dostanę dwójkę. Nie ma żadnego zaskoczenia, tylko w głowie trzeba mieć ułożone, że to będzie zbudowane, wykonane na dwa tempa. Najpierw iloczyny, a potem jak już jest tablica iloczynów, to masz zrobioną sumę. No to ja zobaczę te iloczyny. Proszę zauważyć, co się teraz stanie. To się rozleje, jeżeli ja napiszę tak, no oczywiście. Obowiązek się rozlać, bo to są wykonane iloczyny, a potem są podsumowane. Czyli jeżeli ja mam funkcję sumy iloczynów, no to można by było tak zrobić. Czy ja mogę tutaj napisać funkcję suma i powiedzieć, że suma iloczynów jest już niepotrzebna? Chyba już tak. Mogę już w ogóle stwierdzić, że funkcja suma iloczynów wyposażona w dwie przeglądarki już jest zbędna, bo te iloczyny działają. Kiedyś trzeba było jeszcze to dodatkowe przewinięcie dołożyć, ale tutaj rozlanie samoistnie nastąpiło, więc ja powoli będę zmieniał też styl mojego uczenia. Są funkcje z przewijarkami, już nawet nie będę odliczał, ile ich tam jest. W starym Excelu to było ważne, w starym Excelu to by nie zadziałało, bo po prostu funkcja miałaby o jedną przewijarkę za mało. W nowym Excelu albo ma, albo nie ma, albo będzie rozlanie, albo nie będzie. Ta, ponieważ jest agregująca, to rozlania nie będzie. Suma iloczynów też jest agregująca, rozlania nie będzie. Uproszczę chyba to nawet nauczanie. I już widzę, że w nowoczesnym Excelu chyba nawet nie trzeba mieć wyczucia, że dwie przewijarki są używane. Także takie mam wrażenie, że to nie będzie niezbędne. Obraz faktycznie jest rozmyty. Podglądam sobie, co się dzieje na YouTubie. Już YouTube'a przerywam. On jest rozmyty, czyli dla mnie jest informacja,